Hej, witam was serdecznie, przyjaciele. Ja jestem Andrusek i zapraszam na kolejny odcinek Last of Us 2 Remaster, poziom trudności Brutalna Rzeczywistość, gdzie działamy po cichu. Mamy przed sobą hotel Serevena, czy Serevina. Tam mamy zarażonych, aczkolwiek widać, że znaczek WLF jest tam. Jakiś pan zombie wskoczył do środka. Tutaj chyba użyjemy mołotowa. Tutaj nie wiem nawet, czy da radę zrobić to stealth. Może być trudno. To zależy, jak początek zrobimy. A już w ogóle zrobienie tego bez mołotowa to będzie w ogóle wyzwanie. Tak, właśnie. Gramy generalnie tylko używając stealth, czyli scyzoryka. Albo duszenie, jak to Abby robi. Nie sądzę, żebym tu miał coś, bo gramy na najwyższym poziomie. Mamy dwa mołotowy, możemy zrobić trzeciego nawet. Nie, dobra. Czy da radę w ogóle? Powiedzcie mi. Ciemno jest. A nie, oni się obżerają. Przecież mnie nie zauważyli. Zauważył mnie? Oni chyba tam się obżerali, mi się wydaje. Widzicie, jak mało amunicji? O cholera. Okej, czy da radę, czy nie da rady? No tutaj jest bardzo łatwo... Tylko rzucić mołotowa i wszyscy zginą, mi się wydaje. Tak będzie chyba najlepiej. Zostanie tylko wtedy jeden. No bo nie da rady zrobić tak, żeby podejść do nich i stealth, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc tą sekcję... Poczekam tylko, aż jeden podejdzie. Tamten chyba nie. Podejdź bliżej. Uważaj! O, o! Dobra. To była szybka akcja, ale wiecie. No, niestety. Łapcie drugą! Nie możesz zbiać! Już! No czemu ja nie mogę tego przewinąć? Aha. Czemu? Przecież miałeś pistolet! Teraz zaczniemy kolejną lokację. Tu jest bardzo fajnie. Dobra, musimy się wydostać najpierw, oczywiście. I nie wiem, czy początek da się zrobić stealth, bo tutaj wyskakują od razu kolesie, ale spróbujemy. O, tnij! Tnij! Dramatyczny moment.
Chodźmy stąd. Pewnie tak. No zaraz tu się zleci chmara. To jedna z nich. Chodź, popatrzymy później. Na mapie była stacja? Kurwa, nie wiem. Chodźcie stąd już! Dobra, tutaj chyba nie damy rady zrobić stealth, nie sądzę. Ale... można użyć bombki! I pana młotka. Efekt gwarantowany, krew na ekranie się polała. Jakby chcieli... żebyśmy poczuli to. Musimy się stąd wydostać. Jakby na twarz nam poleciało. Już biegnie pani. W trybie alarmowym widać. Ale mnie nie widzi. Musimy poczekać, aż się uspokoi. Szukamy metodycznie. Tak. I klasycznie. Dina to mnie wkurza, naprawdę. Ktoś widzi na te tele? Kurwa, ma widzę w tym roku. Czysto. O to chodziło. Taki dziwny odgłos. W sumie tak jak te zombiaki robią, znaczy zarażeni. No tam są kolejni. Dina, spieprzaj! Spieprzaj, Dina! Kurde. W mordę. Dawaj. Dobra, mamy dwóch. Ale... co mamy? Jak? Nie ma się co cieszyć. Kurde, on tu idzie. Jeszcze jeden trup! Zakończmy! Kurde, trzech mam! O! Dina zorwała czwartego! Czekaj, zgubiłem ich. To możemy uznać, że jest stealth dalej. Nie widzę ich. Na szczęście. Kryjówkę. Dobra. Dobra, udało się. Dobra, to nie jest pełny stealth, bo tam był taki babol niestety, ale uznam to za dobry... uznam to za dobry bieg w każdym razie. Dobra, załatwiliśmy już większość ich. Więc teoretycznie pójdzie łatwo, tylko gdzie jest reszta?
Może stoją w miejscu, może są zaprogramowani. Wiecie, o co chodzi. Wtedy się nie da zrobić stealth, ale trzeba będzie ich usunąć. A nie, jest. Dobra, jest jeszcze jeden chyba. Ostatni. No niestety. Żyjesz, słyszysz? No, zostałeś chyba tylko ty, mi się wydaje. Jak jest mała ekipa, to jest spoko. Widzieliście, jak było dosyć... Dobra. W zasadzie to powinniśmy zrobić tak, jakbym się upierał. Dobra, załatwieni. Mogłem to lepiej zrobić, bo generalnie załatwić bez żadnego zauważenia, ale to już jest naprawdę ciężko, tym bardziej, że jesteśmy na brutalnej rzeczywistości. Zaraz będzie następna ekipa i tam będzie o wiele trudniej, powiem wam tyle. Będzie czołganie w trawie. Teraz to będzie masakra. I prawdopodobnie powtórzę to kilka razy. Ale zrobimy tak, żeby było stealth, żebyście zobaczyli, że da radę. Dobra, i teraz za kogo się tu zabrać? Dobra, na razie robimy test. Cholera. Nie tak. Dobra. Dobra, schowaj się trochę. Okej. Może w tą stronę pójdę. Ważne, żeby nie było dwóch obok siebie. Tam jest jeden, dobra. Tam jest dwóch, dobra. Nie, no kurde, w złą stronę idziesz, stary. Cały czas trzeba się obracać, kurde, no bez kitu. Chwila, może mnie zgubią. Dobra, zgubiłem ich. Nie tak miało być, ale wiecie, nie będę przedłużał za bardzo. Uciekły! Dobra, rozejdźmy się. Wykurzyć je!
Dobra. Teraz już będzie łatwiej. A, dobra. Tam jest jeden. Tylko, że oni czasami tak się ruszają, jakby wiedzieli, gdzie jestem. Dobra. Chyba jeden albo dwóch zostało. Wszyscy chyba. Dobra. Mówię, to też nie było perfekcyjne, ale to było chyba łatwiejsze niż ten początek. Niż ta poprzednia poptyczka. Jeszcze na dachu coś będzie. Za bardzo amunicji nie dostajemy, jak widzicie. Kolesie mieli karabiny ze sobą. A mimo to nic. To jest trochę przesada, nie? To już takie... Chociaż po naboju, no, bez kitu. Uciekamy dalej. Jakaś amunicja? Jej, super. Kurde. Dobra. Możemy już się stąd wymknąć. Dobra, ja to uznam za stealth. Będą momenty, gdzie nie będzie można się schować, a na tym poziomie trudności jest naprawdę trudno. No nie wiem. Znajdź mnie. A, zagląda pod spód? Nie ma mnie. No, sorry, że tak zjebałem. Ty cały czas mi przeszkadzasz. Dobra, gdzie ona idzie? No naprawdę brakuje mi łuku. Dopiero będzie jak pokonamy tego klikera tam dalej. Przed tym klikerem, już nie pamiętam. O, ona jeszcze do środka poszła, no ty.
Okej, dobra, uznamy to za... Zwalnę z tego, no, bez kitu. Chyba, że... się zgliczowała. Pamiętam, taki motyw był w jedynce, jak się szło za takimi punkami. To też jakoś tak się dziwnie ustawili. Dobra. No nie pierdziel! No już, daj! Masz! Kurde, musiałem zużyć młotka na ciebie, no ale niestety. No to pięknie. Zaraz będzie trochę eksploracji. Parę śladów i tak dalej. My się skupiamy głównie na gameplayu, żeby nie przedłużać. Świetna jest ta grafika, świetne to światło. To w tym momencie ja skończę ten odcinek. Dalej będzie trochę eksploracji i wrócimy, jak będzie kolejne wyzwanie. O, jaka mina. Ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki Last of Us 2 w brutalnej rzeczywistości. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!